Dzień dobry, tu wywiady na obiad. Jesteśmy z panem Stanisławem. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwsze pytanie. Czemu pan nie pisze książek do czytania? Uważam, że każdy człowiek przez pewien czas życia robi coś, co jest zawodem, a potem go zmienia. Ja się przekonałem, że czysta moja fantazja stała się rzeczywistością przez urealnie, to jest powód. Dziękuję. Pytanie drugie. Czemu pana książki w czasie wojennym cieszyły się takim powodzeniem? Po pierwsze dlatego, że byt kształtuje świadomość, a po drugie, bądźmy szczerzy, nic nie było innego do czytania. Przypomina się anegdota o tym, jak zachodni dziennikarze przyjeżdżali za czasów sowieckich do Moskwy i zachwycali się, że Rosjanie w meczy czytają Dostojewskiego Tolstoja. Ma pan rację. Pytanie trzecie. Gdy czytelnik dostanie do rąk dzieła wszystkich i wytropi w nich między innymi bohaterów pana pierwszych książek, tacy zdobywcy z raczej nieograniczonymi możliwościami, wszechświat stoi przed nimi otworem. Ale skąd wówczas ta optymistyczna moc w wiarę człowieka? Byłem młody. Życie było piękne. Świat wówczas był prostszy. Z jednej strony był Związek Sowiecki, z drugiej Stany Zjednoczone. Wiadomo było, kto jest dobry, a kto zły. Pytanie czwarte. Odszedł pan od powieści science fiction, bo rzeczywistość za szybko pana dogoniła? Woli ją pan komentować? Nie. Po prostu mi się odechciało. Uważam, że korpus moich książek wyczerpuje wszystko, co chciałam na ten temat powiedzieć. Ma pan rację. Ostatnie pytanie. Wydanie dzieł wszystkich oznacza, że już pan nie będzie pisał? Zapisanie książek już nie będą zabierą. Po co mi to teraz, kiedy widzę, ile się spełnia z tych moich wariackich pomysłów, to co ja będę jeszcze pisał? Może lepiej nie odczytać w przyszłości. Dziękujemy za wywiad. Bardzo było miło z panem i mam nadzieję, że pan będzie kontynuował pisać książki. Będę kontynuować pisać i nie ma za co za wywiad. Dobrze. Do widzenia. Do widzenia.